przedstawiłem Was kolejny materiał z vloga samochodowego. Jest to materiał, którego dawno nie było, znaczy seria. Być może uda mi się Wam dorzucić kamerkę z przodu. Jest w sensie drogi, którą ja widzę. Która jest przede mną, kawałek drogi. Że jadę samochodem, który jest dość stary, bo rok produkcji 2006. Natomiast rok pierwszej rejestracji to 2007. I do tej pory go używaliśmy w teorii. Nie mogłem dostać samochodu. I to jest to pierwszy, kurde, jaka dziurawa droga. To jest pierwszy materiał z serii, którą jeżeli mi się uda znaleźć fragment filmu, to teraz Wam go wrzucę. Z wycieczki po Polsce. If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. If you know yourself, but not the enemy, for every victory gained, you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle.
Ponieważ mam kilka gier pobranych i reaktywacja będzie serii z 20 poleca, ponieważ obejrzycie, pojawi się później ten materiał jutro albo na tamtego jeszcze za kilka dni pojawi się materiał właśnie z serii dzienników z 20 poleca. W ogóle ten samochód ostatnio miałem nim nie jeździć, ja mam prawo jeszcze do 2014 roku. Zdawałem prawo jazdy jak miałem 19 lat chyba. No tak, miałem 19 lat, to miałem kurwa wszelkie elektroniki. Nie mogę zaciągnąć ręcznego w tym samochodzie, niestety. Bo jest coś z linkami, trzeba poszperać coś z linkami. Zobaczcie, czy ja się tu zmieści. A tu jest wolne miejsce, to sobie jadę. Na chwilę staniemy tu i zobaczymy się po krótkim cięciu, bo ja muszę iść jeszcze coś właśnie zanieść. Także cięcie. Okej, jestem po krótkiej przerwie. Kurde, schody są trochę krzywe. Tam gdzie musiałem iść. No nic. Niestety sobie radio też nie posłucham. Radio też nie posłucham, niestety. Chociaż w zasadzie powinniśmy kończyć już ten materiał. Bo już, jak już wspomniałem, jeżeli chcecie, żebym do jakiegoś miasta podjechał, zlecił jakieś miasto, to możecie zaproponować w komentarzu albo pod tym filmem, albo pod materiałem, którego
poprzednim, ostatnim materiałem z dziennika wędrowca. No, wyłączyła się awaria. W ogóle ostatnio ojciec mi opowiadał, że jechał do pracy tym samochodem i w pewnym momencie samochód stanął po prostu na środku. Okazuje się, że komputer pokładowy pokazał, że awaria w tresku paliwa. No i po prostu komputer stanął mu na środku ulicy i tyle. To później się dowiedziałem, że teraz działa póki co, bo wlał jakiś olej czy jakiś płyn, nie pamiętam dokładnie co to było. Bo mówi mi co, ale tak już wspomniałem, nie pamiętam co to było. Uwaga. Ale co mnie zaskoczyło, że w ogóle odpalił, skoro był komunikat, ojciec w trakcie jazdy w połowie mniej więcej trasy do pracy, a pracuje niedaleko Fimalu w Słupsku, nie ja tylko mój ojciec, w połowie mniej więcej trasy zgasło silnik po prostu, bo był, jak już wspomniałem, był komunikat awaria w tresku paliwa. Pojadę sobie naokoło w zasadzie. Powinienem zawrócić. No nic, trudno. Nie tu. I że później odpalił, dlatego wcześniej pytałem ojca, czy mogę pożyczyć samochód, jak jechałem ja w sprawie szukania pracy. To powiem mi, że nie, no bo nie wiadomo kiedy, czy w ogóle będzie to miał komunikat. No znowu starka elektroniki. Czy będzie w ogóle komunikat awarii w tresku paliwa. Znaczy awarii w tresku. Podejrzewam, że wiadomości chodziło o to, że paliwa. Dobra, więc w tym materiale to by było tyle. Postaram się wam w outrze dorzucić linka do playlisty. Kurde, koleś stanął na środku i otwierdzę jeszcze drzwi. Co za typo. Przedłużam trochę ten film. W aucie postaram się dorzucić linka do ostatniego filmu z dziennika, znaczy z vlogu samochodowego i do playlisty z vlogu samochodowego, jeżeli takowo znajdę. Jeżeli nie, no to będziecie mieli najnowszy film, znaczy dopasowany do widza, nie najnowszy film, tylko z prawej strony jest film dopasowany do widza, z lewej jest albo poprzedni odcinek z vlogu samochodowego, albo albo ostatni film z dziennika wędrowca. Także do zobaczenia w następnym materiale. Na razie. No i cześć.